Witamy Państwa bardzo serdecznie, witam Pana Prezydenta Macieja Glamowskiego na konferencji, którą zorganizowałem przy budynku szpitala specjalistycznego w Grudziądzu, bo tematyką konferencji będzie właśnie sytuacja w służbie zdrowia. Szanowni Państwo, kilka dni temu Związek Powiatów Polskich zaalarmował po raz kolejny opinię publiczną o skrajnie dramatycznej sytuacji w polskich szpitalach zarządzanych przez samorządy. Otóż poziom zadłużenia polskich szpitali wzrósł z 20 milionów przez ostatnie dwa lata miliardów do 30 miliardów złotych. Szanowni Państwo, szpitale zarządzane przez samorządy, przez powiaty, przez województwa osiągnęły skrajnie wielkie zadłużenie w wysokości 30 miliardów złotych. Dlatego też wybraliśmy to miejsce, żeby z Państwem podzielić się tą informacją, ponieważ system zdrowia jest niewydolny. Powielokroć informowaliśmy Państwa, że do naprawy polskiego systemu opieki zdrowotnej niezbędne są działania rządu. Nie jest tak, że jakikolwiek szpital w Polsce tworzony i zarządzany przez jakikolwiek samorząd będzie w stanie uporać się z tak wielkim zadłużeniem. Tutaj są niezbędne, bardzo poważnie, daleko idące zmiany systemowe. Ja o takie zmiany systemowe powielokroć występowałem. Do pana premiera Mateusza Morawieckiego, do wielu już ministrów zdrowia apelowałem o to, żeby podjąć jak najszybsze działania, ponieważ szpitale staną na krawędzi bankructwa. I zawsze otrzymywałem jedną odpowiedź. Nie jest planowane wdrożenie systemu oddłużania szpitali. Nie jest planowana pomoc szpitalom w Polsce. To gdzie Polacy mają się leczyć? Przecież to konstytucja gwarantuje powszechny, bezpłatny dostęp do opieki medycznej. Szanowni Państwo, oprócz tego, że mamy ministrów, że mamy pana premiera Morawieckiego, mamy też posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ja również do nich wystąpiłem z apelem o to, żeby wsparli samorząd miasta, pana prezydenta Macieja Glamowskiego w staraniu o to, żeby została utworzona rezerwa celowa w kolejnych budżetach państwa i zabezpieczone zostały środki na pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na restrukturyzację zadłużenia. My nie chcieliśmy tych pieniędzy za darmo. Ale muszę się z Państwem podzielić jeszcze jedną skandaliczną informacją. Otóż mam ze sobą zdjęcie pewnego szpitala w Polsce, szpitala w Katowicach. Spójrzcie Państwo, jak łudząco przypominający obiekt, który jest za nami. Spójrzcie Państwo. Otóż wiecie, co się wydarzyło? Ten szpital został zamknięty w 2019 roku. To była placówka, prywatna placówka medyczna w Katowicach. W sierpniu tego roku rząd Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Mateusz Morawiecki, kupił od prywatnego inwestora szpital za 205 milionów złotych. Ten szpital, nieistniejący od 2019 roku, nie przyjmujący pacjentów, został zakupiony przez polski rząd za kwotę 205 milionów złotych. Apelowaliśmy o to, żeby otrzymać pożyczkę z budżetu państwa. Nie chcieliśmy tych pieniędzy za darmo. Chcieliśmy, żeby premier Morawiecki rozwiązał sytuację nie tylko grudziąckiego szpitala, ale wszystkich szpitali w Polsce, żeby one wyszły z tego progu zadłużania, które powodują spirale. Otóż nie. Po raz kolejny woleli kupić od prywatnego inwestora szpital za 205 milionów złotych. Szanowni Państwo, w kampanii wyborczej dzieją się cuda. Jak doskonale wiecie, politycy Prawa i Sprawiedliwości jeżdżą po Polsce z podobnymi tekturami, z podobnymi czekami, tylko tam są wypisane kwoty. Do Grudziądza też przyjechali. I pamiętacie Państwo, na jednej z konferencji zaproponowali, czy też poinformowali, że odbudują część zamku w Grudziądzu. Ta inwestycja ma pochłonąć kilkaset milionów złotych. Dlaczego nie zapytaliście Grudziądzan, czy nie warto oddłużyć szpital tą kwotą, czy lepiej wybudować zamek za 350-400 milionów złotych? Szanowni Państwo, to jest sytuacja bez precedensu. Ale macie jeszcze czas, Szanowni Panowie z Prawa i Sprawiedliwości, przyjechać do Grudziądza i wręczyć Panu Prezydentowi bardzo podobny czek, który zabezpieczy to, żeby szpital w Grudziądzu mógł być oddłużony. Rozumiem, że Pan Prezydent na taką sytuację byłby gotowy i by się z takiej sytuacji ucieszył. Macie jeszcze parę dni kampanii, bardzo Was do tego zachęcam. No ale jeżeli nie starczy Wam odwagi, to przygotowałem coś wspólnie z Panem Prezydentem, tutaj bardzo poproszę o pomoc. Przygotowałem projekt ustawy, zresztą ja też zapowiadałem w mediach, że szpitale, które mają bardzo ważny charakter, nie tylko medyczny, ale zostały budowane z myślą o bardzo trudnym czasie, o sytuacjach kryzysowych
I nasz grudziądzki szpital, budowany w latach 80., był planowany pod sytuacje kryzysowe. Miał mieć zabezpieczenie w razie sytuacji W, czyli sytuacji wojny. Dlatego też przygotowałem projekt ustawy. Bardzo proszę. Ustawa ta to jest projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która na listę infrastruktury krytycznej, obiektów infrastruktury krytycznej, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa mieszkańców Polski, wpisuje na listę urządzeń oraz budowli szpitale, czyli obiekty służby zdrowia mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polaków. Nie muszę nikomu przypominać i nikogo zapewniać, że Grudziądzki Szpital pokazał w minionych 2-3 latach, że był kluczowym szpitalem infrastruktury krytycznej. Pamiętamy wszyscy pandemię COVID-a. Pamiętamy, że szpital nasz był szpitalem liniowym, głównym szpitalem covidowym dla województwa, który leczył mieszkańców. Dlatego też ta ustawa ma spowodować to, że tego typu szpitale będą wpisane w ustawie o zarządzaniu kryzysowym i mają być finansowane przez Skarb Państwa. Zaproponowałem tutaj podmiot, na którym ma spoczywać obowiązek finansowania tego typu usług, jako wojewodę. Natomiast bez znaczenia jest to, kto tak naprawdę w formie rozporządzenia będzie prowadził część tego szpitala. Czy to minister spraw wewnętrznych, czy też minister obrony narodowej. Ta ustawa jest przygotowana wraz z uzasadnieniem i gwarantuję Państwu, że po wyborach zwycięskich dla Zjednoczonej Opozycji zostanie złożona w Sejmie. Panie pośle, szanowni Państwo, chyba nikt nie ma wątpliwości, że nasz szpital jest szpitalem strategicznym i to strategicznym nie tylko z punktu regionu, ale także z punktu widzenia Polski. To, że żyjemy w czasach bardzo nieprzewidywalnych, to właśnie pokazał COVID, o czym mówił już pan poseł, to także pokazały wydarzenia w Ukrainie, czy teraz wydarzenia w Izraelu. Rzeczywiście nasz szpital był budowany pod kątem też także, można powiedzieć, takiego zabezpieczenia na czas wojny. Wszyscy nie chcielibyśmy, żeby do czegoś takiego doszło, ale ostatnie lata pokazały, że niestety jest to możliwe. Dlatego nasz szpital, z uwagi na jego lokalizację, na jego rozmiar, na jego doskonałe skomunikowanie, ponieważ leżymy na przecięciu dróg północ, południe, wschód, zachód. Nie ma lepszego miejsca niż właśnie Grudziądz i tak to było też w przeszłości planowane, żeby ten szpital miał jakby podwójne zastosowanie. Dlatego bardzo się cieszę, że mogłem wspólnie z panem posłem przygotować projekt ustawy, która wpisuje lecznicę naszą, nie tylko naszą, jako obiekt o charakterze strategicznym. Oczywiście samorząd dalej może ten szpital prowadzić, dalej może wykonywać zadania, ale musi dostać na to niezależne finansowanie. Chodzi o to, że utrzymanie infrastruktury krytycznej nie może spoczywać tylko i wyłącznie na samorządzie, na mieście. To musi być finansowane z budżetu państwa, bądź z budżetów poszczególnych ministerstw, czy to z MSWiA, czy z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tak to jest, takie rozwiązania też funkcjonują w innych krajach. To, że każde państwo, które dba o swoje bezpieczeństwo, musi zabezpieczyć właśnie środki na taką infrastrukturę krytyczną. A szpital tej wielkości, szpital specjalistyczny, taką infrastrukturą jest. Pan poseł powiedział też o bardzo ważnej rzeczy, bo informacja mówiąca o tym, że zadłużenie polskich szpitali wynosi już 30 miliardów złotych, wypłynęła rzeczywiście kilka dni temu. Pokazuje to po raz kolejny, że w Polsce mamy problem systemowy z finansowaniem służby zdrowia, że to nie jest tylko problem Grudziądza, problem naszego szpitala. To jest problem całego systemu. To zadłużenie w ostatnich latach wzrosło o prawie 10 miliardów złotych. To są gigantyczne środki. Dlatego to wymaga podjęcia rozwiązań systemowych, na przykład zmiany wyceny procedur medycznych, żeby te wyceny pokrywały rzeczywiste koszty ponoszonych, wykonywanych operacji. Nie może być tak, że jesteśmy obarczani chociażby słuszną koniecznością podwyższenia wynagrodzeń dla personelu,
Tego nikt nie kwestionuje, ale za tym muszą być środki, które będą płynęły z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wzrosły w ostatnich latach gigantycznie opłaty za energię elektryczną, za ciepło. To także musi być uwzględnione w budżetach Narodowego Funduszu Zdrowia i przekładać się na wycenę procedur, które realizowane są w danym szpitalu. Dlatego cieszę się za tą inicjatywę. Jeszcze raz powtórzę, polska służba zdrowia jest w zapaści, wymaga rozwiązań systemowych i tylko takie rozwiązania systemowe mogą przyczynić się do poprawy sytuacji grudziąckiego szpitala. Dziękuję. Ja jeszcze dopowiem, co się dalej stało z szpitalem, który Państwo widzicie, który został zakupiony, tak jak powiedziałem, za kwotę 205 milionów złotych od prywatnego inwestora. Został on przekazany do prowadzenia właśnie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. I tam zostały przeniesione bloki i personel do tego, żeby sprawnie funkcjonować i obsługiwać pacjentów. Także... Ja jeszcze coś dopowiem. Szanowni Państwo, to rzeczywiście ja wczoraj wygooglałem w internecie, jak popatrzycie, jaki ten szpital jest, jakiej wielkości, ten prywatny szpital, to też trzeba podkreślić. On został kupiony od prywatnego inwestora. Myśmy nie otrzymali swego czasu pomocy dla szpitala publicznego. No przecież czy to prowadzi samorząd, czy to prowadzi MON, czy MSWiA, czy marszałek. Przecież to są środki publiczne. My zostaliśmy sami sobie jakby bez tutaj pomocy. Oczywiście sobie z tym poradziliśmy i dzisiaj szpital funkcjonuje. Nie uległ żadnym tutaj przekształceniom, likwidacji. Ale to jest przykład, że można, jeżeli chce się, to można. To po pierwsze. Po drugie, jak Państwo na to popatrzycie, to nasze aktywo, czyli nasz szpital jest wart pewnie kilka miliardów złotych. Kilka miliardów złotych. Jeżeli kupuje się jeden blok za 200 milionów złotych, to patrząc na to, z ilu bloków, z ilu, ile sprzętu specjalistycznego, ile kapitału ludzkiego jest w naszym szpitalu, bo to jest bardzo ważne, żeby przecież zgromadzić ludzi, którzy pracują w tym szpitalu, którzy ratują życie i zdrowie naszych mieszkańców. To jest niesamowite przedsięwzięcie i to jest wielką wartością, więc my mamy bardzo cenne aktywo i to aktywo trzeba tylko wesprzeć i będziemy mogli się dalej spokojnie rozwijać. Jedno pytanie dotyczące teraz jest projekt ustawy. 4 lata temu była piątka Szymańskiego i tutaj najważniejszym punktem była właśnie ta ochrona zdrowia i oddłużenie szpitala, wzmocnienie kadry, jakby dofinansowanie też służby zdrowia, utworzenie uczelni publicznej. Na ile, patrząc z perspektywy czasu, w opozycji udało się to zrealizować? Bo wydaje się, że niewiele udało się zrobić przez te 4 lata. Wybory były w październiku 2019 roku. W listopadzie tego samego roku, czyli kilka tygodni po wyborach, napisałem pierwsze pismo do pana premiera Mateusza Morawieckiego z pytaniem, jakie ma plany w stosunku do sytuacji polskich szpitali. Czy jest przede wszystkim przewidziany system oddłużenia? Czy są prowadzone prace, czy też będą prowadzone prace mające na celu zmiany systemowe gwarantujące oddłużenie? I wtedy państwa informowałem, że takich zmian nie będzie. Ostatnia moja korespondencja z panem premierem Mateuszem Morawieckim jest z marca tego roku i zadałem mu tożsame pytania. I tożsamo mi odpowiedział, że nie planują żadnej systemowej zmiany w systemie oddłużania szpitali. Więc pytanie jest takie, albo brakuje wiedzy, albo dobrej woli. Ale najgorsze, szanowni państwo, w tym wszystkim jest to, o czym wspominaliśmy, że Związek Powiatów Polskich alarmuje o stanie rzeczy. Ale to nie jest tak, że nic w tym kontekście nie robi. Zostały przygotowane, opracowane przez samorządy, przez miasta powiatowe, które prowadzą szpitale, konkretne rozwiązania prawne i złożone do pana premiera i do ministrów zdrowia. I nic się z tym nie dzieje. Kompletnie nic. Były jakieś próby przez pana ministra prowadzone, ale one się utopiły na etapie nawet prekonsultacji. Czyli nikt do tego tematu nie chce się podjąć. A kolejki do specjalistów rosną i szpitale, poszczególne oddziały są zamykane. Po prostu sobie z tym tematem zupełnie nie radzą. I najgorsze jest to, że przyjeżdżają i obiecują gruszki na wierzbie, mydlą oczy, proponują 100 milionów złotych na inne inwestycje, a nie te, które są niezwykle potrzebne dla zabezpieczenia zdrowia i życia Polaków. Prezydencie też niewiele udało się, bo tak, dług jest jaki jest, czyli nic się nie zmniejszył. Mamy wzrost zobowiązań wymagalnych, co martwi. Także ta sytuacja nie jest lepsza, patrząc z perspektywy też tych 4 lat.
kadra, która odeszła i też jest... Tak, tylko że szpital, tak jak powiedziałem, pracował w ekstremalnie trudnych warunkach. Był szpitalem jednoimiennym. Podjął się bardzo trudnego wyzwania. Właściwie to była decyzja jednostronna wojewody. Myśmy to zadanie wykonali. Tak jak powiedziałem, byliśmy placówką strategiczną i dzisiaj nie możemy być w roli petenta, prosić się o pewne rzeczy. Po prostu ta placówka jest strategiczna i to musi za tym, muszą za tym pójść zadania, muszą pójść za tym pieniądze, konkretne pieniądze i rozwiązanie tych problemów. To, że wzrastają zobowiązania wymagalne, no wynika między innymi z tego, że wzrosły stopy procentowe. I dzisiaj właściwie szpital, można powiedzieć, bilansuje się na działalności podstawowej, ale koszty, jakie ponosimy finansowe, są, to jest kilkadziesiąt milionów złotych i strata wynikająca z funkcjonowania szpitala jest stratą wynikającą właśnie z kosztów finansowych i wzrost zobowiązań wymagalnych też z tego po prostu wynika. Dlatego bez rozwiązań systemowych, ktokolwiek będzie prezydentem, ktokolwiek będzie w Radzie Miejskiej, na poziomie samorządu nikt sobie z tym nie poradzi. I to nie jest tylko moja opinia, moje zdanie. To jest też opinia płynąca czy to z kręgów rządowych, czy marszałkowskich. Wszyscy o tym wiemy, tylko to, co nas bardzo niepokoi, przez ostatnie lata, można powiedzieć, rząd nie podejmował żadnych realnych ruchów. Mówił tylko o pewnych rozwiązaniach. Rozwiązaniach sensownych, bo te propozycje, które były, utworzenia funduszu restrukturyzacji szpitala i tak dalej, to były sensowne rozwiązania. One też wpisywały się w nasze działania podejmowane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. I gdyby te rozwiązania weszły w życie, to myślę, że dzisiaj bylibyśmy zupełnie w innej sytuacji. Ale niestety one były ciągle odkładane. To już było zapowiadane, już wchodzi, już jest za tydzień, już jest za miesiąc. Mijały kolejne miesiące i nic. I później uzyskaliśmy informację, tak, to będzie dopiero po wyborach. Więc to pokazuje, że no, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie podjął tego wyzwania. A to, że wzrosło zadłużenie wszystkich szpitali w Polsce o 10 miliardów, jest faktem. I to pokazuje, że to nie, to powtarzam, ale to nie jest problem Grudziąckiego Szpitala. Oczywiście my mamy swoje... Chcieliśmy zyskać, a straciliśmy. Przede wszystkim kadrę. Problem kadry jest też problemem ogólnopolskim, ale też trzeba powiedzieć, że pokazaliśmy, że jesteśmy szpitalem strategicznym i nasze postrzeganie dzisiaj naszej placówki, wydaje mi się, jest zupełnie inne niż kilka lat temu. Fakt, że zmieniło się całe nasze otoczenie, całe życie nasze się zmieniło, bo pewne wydarzenia, które zaszły w ostatnich 3-4 latach, jeżeli ktoś by powiedział 5 lat temu o tym, to chyba nikt by nie uwierzył, że będziemy żyć w takim otoczeniu. Więc myślę, że życie nas skorygowało i dzisiaj musimy z tego wyciągać wnioski. I nie możemy pozostawiać takiej placówki jak Grudziącka, która, powtarzam, jest cennym aktywem, wartym miliardy złotych. Miliardy, bo gdyby ktoś chciał to dzisiaj wybudować, to nie jest 100, to nie jest 200 milionów złotych. Jeżeli kupuje się tego typu placówkę prywatną, powtarzam, za 200 milionów złotych, to możemy być dumni w Grudziądzu, że mamy aktywo warte miliardy. I nie można tego zaprzepaścić. No po prostu trzeba pomóc. W ostatnich dniach pokazuje przecież przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości i tam są wielomilionowe środki przekazywane właśnie na pana ręce. Czy wtedy nie ma też takich rozmów o szpitalu? Bo tam powinny popłynąć te pieniądze przecież. Wielokrotnie prowadziłem rozmowy w kontekście zmian systemowych i miałem też wcześniej zapewnienia, że takie zmiany systemowe no, są konieczne, bo tego też nikt nie kwestionuje, że zmiany systemowe są konieczne. No, ubolewam, że takie zmiany nie weszły, aczkolwiek podkreślam, że pewne propozycje, które były, były korzystne z punktu widzenia Grudziąckiego Szpitala i na pewno wsparłyby rozwiązanie naszych problemów finansowych. Mówię tutaj chociażby o Agencji Restrukturyzacji Szpitali, która mogłaby być partnerem w pozyskaniu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zresztą tak od początku było to układane w takiej konfiguracji. No niestety do tego nie doszło. To jedno, a konkretne środki na konkretny cel to drugie. I
to jest właśnie to zadanie chyba ważniejsze, właśnie, żeby pozyskać te pieniądze na oddłużenie grudziąckiej lecznicy. To też jest ujęte przecież w programie naprawczym, który nie jest realizowany, bo bez 400 milionów nie udaje się realizować tego planu naprawczego. Powtarzam, nie da się uzyskać 400 milionów z Banku Gospodarstwa Krajowego czy z PKO BP bez wsparcia rządu, bez wsparcia, tak jak powiedziałem, chociażby Agencji Restrukturyzacji Szpitalnictwa, ponieważ obowiązujące przepisy w zakresie bankowości uniemożliwiają tego typu działania i wszyscy o tym po prostu wiedzą. To już to nie były takie rozmowy i one też były bez konkretnej odpowiedzi. Bo i Parabank ma wątpliwości, czy może udzielić właśnie takiego kredytu grudziąckiej lecznicy. Bardziej skomplikowana sprawa i ja myślę, że rozwiązanie z Parabankiem nie jest rozwiązaniem docelowym, jest słabością systemu. To też Państwo doskonale wiecie, że jednostka, która podlegała czy podlega ministrowi zdrowia, już dzisiaj byłemu ministrowi zdrowia, dostała polecenie od ministra, aby ubiegać się o środki z Parabanku. To pokazuje dla mnie po prostu w pigułce, w jakim systemie funkcjonujemy. Jeżeli minister swojej jednostce poleca zdobycie środków z Parabanku, bo nie może uzyskać środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, to musicie Państwo przyznać, że coś jest nie tak, że obracamy się w chorym systemie. Dlatego ten chory system trzeba zmienić i myślę, że ten system będzie zmieniony w ciągu najbliższych miesięcy po wyborach. I na to liczę i dziękuję panu posłowi, że podjął się takiego wyzwania i ten projekt ustawy o infrastrukturze krytycznej to jest jeden z wielu projektów, który powinien się pojawić, ale to jest projekt, który też może wesprzeć też finansowo nasz szpital.